Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w Mass Effect 3. Jak pamiętam, poprzednio spotkaliśmy sobie Grunta oraz uratowaliśmy również królową Rakni po raz kolejny. Ja bym chciała zobaczyć, czy ktoś się zmienił właśnie swoje miejsce pobytu. Widzę, że Garus się gdzieś przeniósł, okej. Bo po prostu właśnie coś chyba najbardziej... W sensie najbardziej pamiętam, że właśnie po tej misji konkretnej, po misji związanej z Rakni, ludzie się przemieszczają i się nie myliłam. W sensie, no Garus się po prostu przeniósł. Zobaczmy, czy oni mają coś do powiedzenia. Konsekwencje szczepionki, twój syn. Chyba niespecjalnie. Będę musiała sobie pogadać jeszcze z Wrexem. W sensie, pamiętam, że w tej sytuacji się przemieszczają. Że przemieścił się tylko Garus, to jest inna sprawa. Dobra, Wrex. Aha, czyli nic mi nie powie. Okej. Ach, przykre w sumie, że z Wrexem się za bardzo nie da pogadać. W ogóle też, wiecie, co mnie naprawdę bardzo smuci? Dobra, za chwilę. Okej. Jest mi smutno ogólnie, że w tej części Mass Effecta niestety nie mamy w naszej drużynie żadnego Kroganina. To by było coś, powiedzmy sobie szczerze, jak to zwykle bywa. Tutaj nic nie ma na terminalu niestety. Czy Trainer mi coś powie? Tak. The Queen can even speak through dead or dying members of other species. Glad they're on our side. If we can develop instant long-range communication without quantum entanglement, maybe when this war is over. No, prawdą jest, że właśnie sojusze, które zawieramy podczas tej wojny, będą miały... Będzie można je wykorzystać naprawdę na różne sposoby po zakończeniu tej wojny, jeśli oczywiście przetrwają, mając nadzieję, że przetrwają. No ale dobra, specjalistka Trainer. Coś jeszcze powie? Nie, oczywiście, że nie. I do Jokera. Jokera i Eddie. Oczywiście, że mi się gra musi ciąć po drodze, albowiem Joker mi zacina życie. So a Krogan and a Salarian have landed on Arachni world for a top secret mission. That is unlikely. Salarians rarely took part in raids on Arachni occupied worlds directly. Missing the point. So the two guys are climbing up a hill going through this nasty green fog. And as they get near the top, they come out of the fog and the Salarian sees thousands of Arachni. He looks over at the Krogan and says, "Oh, well, that makes me nervous." The Krogan says, "You think that's scary? When this is over, I have to go back down through that fog by myself." The implication being that the Salarian soldier would be dead. Yes. Thank you for killing the 2,000-year-old joke. That joke plays to racial stereotypes on both sides. The Krogan appears brutish and insensitive, while the Salarian appears weak. Stereotypes such as exemplified here led to the development and use of the genophage. Well, yeah. It's also one of the only jokes you'll hear both Salarians and Krogan telling. Comedy isn't really about being nice. Sometimes it's a way to air out the ugly things people think. Tak, chociaż ja bym się założyła, że mimo wszystko obie te rasy mają różne wersje tego dowcipu. How's Grunt? Our little tank baby's all grown up, huh? Apparently he'll be on his feet and killing again in no time. Well, you learned from the best, Commander. Oczywiście, że tak. Ciekawe, że to pamięta. Commander. Tam właśnie w bodajże Mass Effect 1, tak mi się wydaje, w pierwszej części był motyw, że żniwiarze śpiewają pieśń koloru oleistych cieni. Właśnie nie jestem pewna, czy to było w jedynce, czy może w dwójce, kiedy przekazywano nam wiadomość przez Asari, ale było na pewno. Shepard, I had a question about human behavior. Why is it you never have questions about Asari behavior or Turian behavior? Zapytałaby Liarę albo właśnie Garusa. She said I do not guard the secrets of the Normandy's crew carefully enough for her to entrust me with such private information. The Asari word she used,
translates as blabbermouth. I think she has become a more private person since becoming the Shadow Broker. Tell me about it. Hello, Shepard. No dobra, z wami więcej nie pogadam. Oczywiście musi być rundka po statku, bo jakżeby inaczej. Też mnie to w sumie trochę dołuje, bo no, czas, halo. I żeby to było takie proste, co w ogóle wiecie co, ja normalnie bym chciała, żeby był taki system, w sensie obecny system jest całkiem spoko, że jak ktoś nic nie mówi, to po prostu ma dialog w tle i olać dziada. Natomiast fajnie by było, sobie ulepszymy Claymora tego, skoro już mamy go w wyposażeniu. 100 tysięcy mamy, no już mniej, ale wiecie o co chodzi. Teraz mamy tylko niecałe 70 tysięcy, no cóż bywa. Natomiast ten system, który jest obecnie, całkiem mi się podoba, że jak nie ma dialogów nowych, to są po prostu dialogi w tle. Natomiast fajniejszy by był system, gdyby nam znaczyło właśnie, kto ma na przykład nowe dialogi albo coś takiego, to by było piękne. Ale dobra, porusznik Cortez. To tylko tyle masz do powiedzenia? Chyba tak. W ogóle mamy teraz plan, żeby polecieć na Cytadelę, natomiast niestety ja się też spodziewam, że Cytadela mi trochę zajmie. Niestety. Mówisz? Grunt is crazier than you, and that's saying something. You're better looking at least. Mówisz? Dzięki za komplement. Hey. Okej, okay, to wszystko, to wszystkie tematy, na które mogę z tobą pogadać. Nawet moje gardło już ma dość. Łyczek wody i lecimy dalej. Javik, czy ty masz coś nowego? Pewnie tak. Commander, I did not expect to face the Rachni in this cycle, but I am not surprised. You said you used them as weapons? Biological proxies. It was before I was born, but every Prothean had heard the stories. When we knew of them, the Rachni spent their lives singing thoughts to each other. But our scientists were more interested in their biology. The Rachni were well suited to harsh conditions. So we bred them for violence, selecting the most cunning and warlike of the queens. Then we unleashed them upon our enemies. For a time, it worked, until they became too cunning and warlike. And turned on us. We put them down before they could develop any further. We thought they had been exterminated. Yet it seems our experiment evolved into this cycle's nemesis. No widzisz, Javik. There was no such thing as trusting the Rachni in our cycle. They were animals. But if they will fight the Reapers now, so be it. I am glad I met the Grunt Krogan. Living in his quarters, I have come to know him better. He will fight the Reapers with great ferocity. I would prefer to be alone. Dobra, to żegnam, Javiku. Co, ja będę cię zajmowała rozmową, jak nie chcesz ze mną rozmawiać. Gardzisz moim towarzystwem w ogóle. Have you ever seen recordings of Liara's mother, Matriarch Benezia? Yes, what about her? And remember Samara, the Asari Justica? Where are you going with this, Kenneth? Have you noticed that older Asari women seem to be a bit more ample? Do you think they just keep growing? I think I'll spend my sunset days in an Asari retirement home. If I don't kill you first. Czy one w ogóle mają coś takiego jak dom starców? Z uwagi na to, że one się starzeją dość fortunnie, że tak powiem. Nothing to report. Commander. Ten mi znowu będzie o róże gadał. No weź się odczep, człowieku, będę dzisiaj na Cytadeli. W sensie tym razem będę na Cytadeli. Can't do a story that's as classified as it gets. I suppose it would cause a panic, but wouldn't the news drive up recruiting? It might also piss off a Krogan with diplomatic immunity. No thanks. Tak swoją drogą, z tego co ja kojarzę, jeśli dobrze kojarzę, to z Dianą Allers można romansować jako kobieta, będąc kobietą. Inna sprawa, że ja garus z góry ustalone, ale właśnie z tego co pamiętam, to jest to możliwe. Plus właśnie tak teraz mnie trochę zastanawiają dialogi Allers z Traynor, że właśnie jakoś może ze sobą flirtują trochę, może coś, a kij je wie. W sensie to nie brzmi za bardzo jak flirt momentami, ale nieważne. Commander.
Oczywiście, że ona mi nic nie powie nowego, bo po co? Po co ja cię mam na statku, jak ty ze mną nie rozmawiasz w ogóle nijak? W żadnym momencie. Nie no, czasami rozmawia, ale rzadko się to zdarza. Tam jest Garus. O Jezus Maria, czy ty się możesz gronie ciąć? Jest Garus. Few years back, on Novaria, Saren and his minions were trying to extract information from the Rachni Queen. You saw the Queen? Hell, we spoke to her. You spoke? I can't imagine that. The things you've done, sir, they're amazing. Well, it didn't seem that way at the time. Mostly, you're just clawing your way out of one mess and into another, hoping your ass comes along for the ride. Prawda. Dobra, Garusia, masz coś nowego do powiedzenia? Just one word, Shepard. Grunt. There'll be a lot more dead reapers now. A no, o to chodziło między innymi w sumie. W sensie, no na pewno bardzo pozytywny plus. Siding with the giant spiders again, huh, Shepard? Let's hope this finally pays off. Most people have never even seen Arachnid. The Normandy were a regular safari tour. If I never see another spider again, I'll die a contented Turian. Unless they have spiders in the afterlife. Damn. Wiesz, no, pająki umierają. Może też właśnie lądują w zaświatach ich dusze. Pajęcze. Dobra, w takim razie znowu będziemy się kręcić tutaj we FT, aż nie usłyszymy jakiegoś nowego dialogu w tle. Bo tutaj akurat się opłaca. Nie? Dobra. To w takim razie może ja się przejdę do Liary na przykład. Chociaż właśnie też zobaczymy, czy to wpływa odległość na to, czy są nowe dialogi. Have we found any new engineers for the Crucible Glyph? 5 Exolex Industries scientists who attempted to reverse engineer Prothean technology stolen from planet Garvak. They are technically still wanted by the Council for hiding Prothean technology. As well, Sonax is part in instigating an illegal war on Garvak. I'm sure the Council will forgive that for helping with the Crucible. Extend those scientists amnesty and an invitation. Right away. No i fajnie. Muszę przyznać, że jeśli napisy nie są równoległe do jakiejś linii, na przykład widzicie tutaj, tuż nad głową Shepard jest taka linia na ścianie, prawda? I jeśli nie idzie równolegle, to mi się trochę w głowie kręci. Dlatego ja się stawiam ustawiać, tak, jeśli ktoś by był ciekawy, dlaczego w ogóle tak jest. Nie wiem dlaczego, ale no. The Krogan are gearing up for a full-scale war. It's nearly indistinguishable from how they normally operate on T'Chunka, really. Okej, okay, w sumie oni są cały czas w stanie wojny, tylko że wojna to jest ich stan umysłu. It's good to see you. Okej, okay, a tutaj e-mail doktora Locke'a do admirała Hacketa. Ochrona niemal ostrzelała Rachni, kiedy ich statki podleciały do Tygla, admirale. Musiałem kilka razy powołać się na ciebie, zanim wpuszczono je na pokład. Wykonują polecenia, ale chyba nie muszą mówić, jak nerwowo zachowują się wszyscy, kiedy widzą Rachni kroczące dumnie po naszych korytarzach. Profesor Lao prawie dostał ataku. Dam znać, jak poszło kolejne zebranie personelu, doktor Locke. Swoją drogą, nie wiem dlaczego, ale mój organizm zakodował jako, że do Andersona, a może dlatego, że tutaj jest Anderson niżej. Zapis audio. Grunt przemawia do nowych rekrutów kompanii Aralak. Dalej nie rozumiem, dlaczego dali całą kompanię pomiotowi zbiornika. A ja nie rozumiem, dlaczego dali mi zamiast żołnierzy skawyczące pajdżaki. Spędziłem na polu więcej, z polu walki więcej lat niż ty masz ofiar na koncie, wymoczku. Próby spółkowania z salariańskimi samicami to jeszcze nie walka. Nikt nie będzie tak... Nie go ktoś podniesie, zaruszamy za godzinę. No dobra. Fajnie, fajnie. W sumie w stylu Grunta bardzo. Wobec tego w tym momencie ruszamy się... A może wiecie co, zobaczymy co tam uczy... Albo nie. Wejdziemy sobie tutaj, do tej poczekalni całej. Nie mówicie nic w tle więcej. Boże. Garus, weź, że mnie nie załamuj, człowieku. Może to też kwestia, że ja po prostu uruchomiłam z nimi dialog. Jakiś bug albo coś. Czy czekasz coś nowego do powiedzenia? Jako osoba, która znała Grunta. Może Mordin ma? Prawdopodobnie nie, ale można je sprawdzić. Dobra, w takim razie SR2, stacja medyczna. Przerwę ci. Nie to chciałam. Chciałam, o. Nie, nic. Nic nowego. No dobra. To żegnam was oboje i idziemy do CIB. Ruszamy na Cytadelę.
W takim razie, jak mówię, CIB i Cytadela. Co prawda mnie gardło coś... Gardło? Powiedzmy, że gardło coś mi tutaj utrudnia życie troszeczkę. Maskim Ksul, Mula Ksul. Ach, interesujące nazwy powracają. Przekaźnik masy, wobec tego lecimy. I na Cytadelę. Przy okazji mi się chyba automatycznie... Ta, mamy tutaj tylko dwa układy podświetlane, bardzo dobrze. Przy okazji mi się chyba automatycznie naładuje. Zatankuje Normandia. Uzupełnimy zapasy i te sprawy. Tak więc Cytadela spotka się z doktorem Brysonem i do roku 42. Nie mam w tym momencie zamiaru robić żadnej z tych rzeczy. Tak więc Doki przymierza, tak, o to mi chodzi. Mamy Cytadelę. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Nie mówię, że nie będziemy z tego nigdy korzystać, ale z tego co pamiętam i tak mamy coś do zrobienia właśnie w tym doku. Mianowicie powinien tutaj być Cortez. Tak, jest Cortez. Dobra, tutaj ambasada na Cytadeli. Tam mamy do oddania rzeczy, no dobra. Plus przy okazji biuro zamówień widm na nas czeka. Szpital. Ashley. Aha, do Ashley też można... Można też odwiedzić Ashley, okej. Okay. Badaczkę Asari, doktor Michel i ten. Doktor Michel, z nią chyba można po prostu pogadać, chociaż ja chyba już wyczerpałam tą możliwość trochę. Czyściec jest. Jakaś Allison, Aria i James. Jakby to w ogóle rozwiązać? Bar Lavon, Liara, generał Oraka. O, Kanik. Okej. Okay. Port tymczasowy Garus. Czyli w zasadzie to chyba tylko do portu tymczasowego się nie musimy udać. Dobrze wiedzieć. Póki co w każdym razie idziemy do Corteza. Bez względu na wszystko, trzeba najpierw właśnie pogadać z Cortezem. Ścięło się. Opiekun! Just don't go too crazy with new dance classes, okay? I was gonna drop those. Can't get the girls there on time, and I was probably gonna go pick up an extra shift at work. Oh. Well, we'll make it up to the girls when I get back. Dance classes, biotic gymnastics, whatever they want. Właśnie, stoisz ze mną, a nie mnie przesuwasz. Opiekunowie. Dobra, w takim razie, Cortez, pogadajmy. I made it off the Normandy. Glad I did. Even with the chaos of all the refugees, seeing so many ships in flight is comforting. Gets me thinking. Hey, a Turian frigate. I think that's the PFS Havenkall. What's one Turian warship doing at the Citadel? Looking for dry dock, I bet. She's seen battle. Look at the Waver and her drive core emissions. Alone, limping, looking for a haven. Maybe it would have been better to just go down fighting, like their families back home. Are you talking about the Turians or yourself? I should have been there. With Robert. But you weren't. You're alive. And that's a good thing. Maybe so. The lives of future generations rest on those Turian shoulders. On our shoulders. Nobody's given up. Not those Turians. Not me, not you. If anyone can pull this all together, it's you. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSV London. Decommissioned years ago. Look, no guns. Refugees must have salvaged her from a shipyard. Geneva-class cruisers always had ESO cores like granite. We'll find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. Gotta let go. For real this time. The refugees here put up a memorial wall. They leave mementos of lost loved ones. I was thinking maybe... What's stopping you? Nothing. I mean... Let me think about it. Spoko. Mamy czas. Your suggestion to come out here was a good one, Commander. I needed this. Dobra. W sensie mówiąc, mamy czas, mam na myśli, że mamy jeszcze chyba drugą połowę gry, więc spoko. Namyślaj się. Nikt ci nie broni. Dobra, co my tu mamy natomiast? W ogóle Cortez nam zniknął, chociaż nadal tam jest.
ewidentnie. Do ambasad póki co się nie chce udawać. Bym w sumie poszła wszędzie indziej, tylko nie do tych ambasad. Tylko tak, nie muszę jedynie do tego portu tymczasowego iść. To o tym trzeba pamiętać. Dobra, elevator, dokładnie. Port tymczasowy nie potrzebuje. To chyba do przestrzeni publicznej, wydaje mi się. W sensie cały czas się staram też pomyśleć, czy nie ma tutaj przypadkiem takiej sytuacji łańcuchowej, czyli wiecie, oddam jedną rzecz powiedzmy, a tak naprawdę będzie trzeba jeszcze w 5 innych miejsc pójść, bo właśnie jest jakiś łańcuszek zrobiony, zaawansowany celownik, rękawice, krwawe smoki, ryba skład. O, rybki ja chcę w końcu kupić. Oto takie moje marzenie na chwilę obecną. Kiełbo, miecze pręgowate. A dawaj. Tak, tutaj w ogóle będzie trzeba to wszystko kupić. To chyba nie znika. W sensie oferta się nie zmienia, wydaje mi się, w miarę wykonywania misji, więc to jest miłe. Ale i tak oczywiście wszystko to trzeba będzie kupić. Przyznam bezbicie, żebym chciała zakupić jakąś nową broń, chociaż i tak będziemy musieli Claymore jeszcze sobie zobaczyć. Może ten plazmowy pistolet maszynowy, na przykład. Karzyciela. W sumie mogę to wszystko kupić w tym momencie. W sensie, wszystko na co mnie stać. O, może w ten sposób. Ale chyba mnie na wszystko stać, wydaje mi się. Przewód termiczny, o to muszę kupić. Ultralekkie materiały. I po prostu wiecie, przełączać. Może na przykład między misjami pobocznymi, to sobie to w zasadzie zrobię. Karabin przeciwsyntetyczny, pistolet oprawca. To są bardzo fajne bronie. Aha, tutaj jest jeszcze karabin szturmowy. A w sumie wszystko stąd kupię już, co mogę. Co mi się przyda bardziej. Aha, na to mnie nie stać. Ale zaraz mnie chyba będzie stać, bo mam misję parę do oddania. The Shadow Broker has authorized me to offer you a finder's fee for his guard's safety. Nie fajnie. And now that our business is concluded, I have to tend to some other engagements. Goodbye, Commander. And may I say good luck. Dzięki, Barlavon. Co jest, ja nie dostałam w końcu pieniędzy żadnych. Aha, on rozmawia chyba z kontaktami jakimiś albo coś, ale nie dostałam kredytów. Chyba, że jeszcze musi mi się zadanie oznaczyć jakoś jako wykonane, ale już mi się oznaczyło jako wykonane. Dlaczego ja nie dostałam jeszcze kredytów? Albo dobra, już olać sprawę, kiedy indziej się to kupi. Póki co pójdziemy na rynek Meridian Place, czy jak to się tam nazywa, nieważne. Powiedziała, bo ja oczywiście musiałam sprawić, żeby napisy zniknęły, powiedziała, że mimo wszystko to nie ona jest powodem, dla którego się rozstają. To wojna. You said he'd been distant, and that the war made everything clearer, that things weren't working. Yes, but meeting you was what made me realize how bad it had gotten. I'm not the one who broke up your relationship. Really? Was it someone else who pinned me to the wall with her mouth? Aha. Okej, można i tak. Pewnie usłyszymy jeszcze jakiś dialog w tle od tej dwójki prawdopodobnie. Okej, tutaj wiem, że też medycy coś gadają, pamiętam. I've got the numbers to prove it.
typical administrator who has no clue what's going on in the ward. A, no tak, no życie medyka z pewnością łatwe nie jest. A póki co udajemy się do sprzedawcy w związku z tymi artefaktami, które zebraliśmy jakiś czas temu w gnieździe myszołowa. Nadal mam tylko 100 kredytów, bo... A no! Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander. Check in with General Oraka. You'll see I'm making C-Sec very happy. No i fajnie, pasuje mi to. 5000 kredytów dostałam za to. A coś tutaj jest do kupienia? No, tego to raczej nie kupię, ale... Tak patrzę, czy my nie potrzebujemy przypadkiem czegoś do misji. Powiedzcie mimo wszystko, na wszelki wypadek by się opłaciło właśnie sprawdzać na bieżąco. Dobra, generał Oraka w takim razie, do niego musimy się przejść, tylko po drodze sprawdzamy rzeczy, czy są jakieś. Tak, natomiast ona nie jest oznaczona na mapie. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No. No, no, no. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm T'Chanka sun. Oh, Char. But if my last days must be with Krant instead of kindness, still, I will remember the perfume of your scent and the soft touch of your petals. Oh. Let my broken bones build a wall around your garden so you and the flower we planted together can grow safe and strong. Thank you. I should... I need to go. Z tego, co było w tym wierszu, ja osobiście się domyślam, że nic mniej, nic więcej, jak tylko to, że z tego związku było dziecko. Albo nie wiem, może ona jest w ciąży na chwilę obecną, natomiast z pewnością no, ostatecznie tak to brzmiało. Jakby właśnie... po prostu, no, mieli dziecko w tym momencie i to też właśnie jest przykre bardzo, że... no po prostu, że jest taka sytuacja, że jej ukochany ją opuścił i właśnie potencjalnie dziecko ich wspólne, nie? Ale cóż, tak wygląda wojna niestety. No i miło. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palavin back, but it's something. Thank you. W ogóle, czy to generał Oraka był właśnie Mass Effect 1, czy ktoś inny? Nie mam, nie pamiętam. Nieważne. Hello, Shepard. Aha, ona mi nic nie ma do powiedzenia. Chociaż... ona to wcześniej była, czy się przemieściła? Nie, wcześniej tu była, dobra. Nieważne. Natomiast ja nic tutaj już nie mam do robienia. Mam nadal 3200 kredytów. Sprawdźmy sobie w ogóle jeszcze dziennik zadania. Tak, ostatnia wiadomość Kroganina, to wiem. Aria Tilok poprosiła o prywatne spotkanie, błękitne słońce załatwione. Prawdopodobnie powinniśmy się jeszcze właśnie wrócić do Arii i z nią pogadać, ale to później trochę. Cóż, idziemy po prostu dalej po Cytadeli chodzić, no. Chciałabym w tym odcinku jeszcze wszystko porobić, co my w ogóle mamy do porobienia na tej Cytadeli, aczkolwiek myślę, że nie będzie tak pięknie. Ambasada na Cytadeli czy czyściec? Czyściec, powiedzmy. Przy okazji właśnie się od razu udamy do Arii. Tak, i tutaj w ogóle jakoś niedaleko mam zadanie do oddania. Okej, Jezus Mary, dlaczego się... W sensie dlaczego? No ja wiem, dlaczego się tak tnie, ale... Nieważne. Alison, wobec tego. Nie
Those really are old, but solid. We could totally convert our current systems to this. Thanks. To jest tu lepsze na sieć zasilania, tak? Do Jamesa iść nie będziemy, bo on chyba nic nowego nie powie. Dostaliśmy tysiaczka znaleźnego, dobrze. Dobrze. Nie ma to jak aktywować niechcący dwa dialogi naraz. Aha, okej, okay. Ciekawe rozmowy w tle, nie ukrywam. W takim razie, Arya, coś mi powiesz nowego? Look who's here. The Blue Sun's blood pack and eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. No i fajnie. Is there anything on your mind? Aha, teraz ją można wypytać, tak? No dobra. What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse mechs and Vorcha legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the little song and dance I had you perform, I'm sure. Are the Blood Pack falling in line? With Grill in charge, where all systems go. It's his voice, but my words. Couldn't have asked for a better puppet. The Blood Pack have committed 2,000 Vorcha to the cause. They'll make up the bulk of the army. Is Darner Voss cooperating with you now? Getting General Araka off the Blue Sun's back did the trick. Voss still thinks he'll be getting me on mine, idiot. But he's committed his veteran soldiers to me. In turn, I commit them to you. What have we gained by having the Eclipse at our disposal? A ton of mechs and elite troopers for stealth operations. Sane has turned out to be more malleable than Jonas Sedaris ever was. My control of Eclipse runs even deeper than I expected. You surprised me by taking such agency in the matter. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. We'll talk later. I'm sure. Tak, oczywiście na pewno zrobimy dodatek, który właśnie zakłada pomoc Ari w odbiciu Omegi, bo po prostu będzie to ciekawe i tyle. Zwłaszcza też ze sposobem się wyrażania Ari, bo ona też ma... Też jest to kolejna postać po prostu z takim interesującym sposobem wyrażania się. Ja bym wróciła jeszcze na chwilę do przestrzeni publicznej prezydium, bo ja naprawdę jestem ciekawa, szczerze, to ciekawiło mnie. Co tam te dwie kochanki mówią? Tylko po coś tu wróciłam. Not healthy to rush from one relationship to another. Well, I need to rush somewhere. If I end it with him, then I lose my partner benefits, and that includes my apartment. Okay, so maybe, just for your own security, you need to figure out an exit strategy before you talk with him. I thought I had. And I cherish the time we've had together. But... yeah. Okej, okay. To co jeszcze raz? W sensie pewnie się tam wrócimy, ale póki co powiedzmy, że zahaczymy jeszcze o szpital. O szpital? W sumie chciałam pójść do ambasady przed chwilą jeszcze, ale dobra, niech będzie szpital. Dobra, z kim ja tu mam do powiedzenia? Michelle i Taina sobie olejemy. Mamy badaczka Sari, Illy i Ashley. Tutaj przy okazji sobie sprawdzimy... Aha, nie stać mnie, okej. Dzięki za zakupy, z tym, że ja nic nie kupiłam. Bywa. Dobra, ta badaczka serii chyba tutaj jest, wydaje mi się, właśnie. I overheard you talking. Grissom Academy is gone. But I found this while I was there. What is this? Yes, these are tailored to human physiology. But with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Proszę, bardzo chętnie pomagam. No i dobra, Ashley, w takim razie pogadajmy. Good to see you up and around. Yeah. Everything all right? I guess. Oh, I took Udina's offer. Spectre status. Congratulations.
Seems small compared to what's going on. You ready for the responsibilities of a Spectre? Doesn't feel real yet. Maybe it'll sink in. I don't know what duties I'll have. Everything's a mess right now. What do you think of all this? You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon, once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? Good question. I guess that's up to Adina. Sure. Let me know. You feeling better? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's gonna throw at me. Sorry I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. They're okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But... her husband was killed in action. I'm sorry, Ash. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. I wonder how many families are getting torn apart by the Reapers. I don't want to think about it. Seems hopeless sometimes. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know? In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. What's that from? Invictus, by Henley. One of my dad's sappy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me posted, all right? Will do. And thanks, Shepard. It's quiet up here. Weird that it's so peaceful here with what's going on. Anxious to get back at it. Dobra, w takim razie już opuszczamy Ashley i się udajemy w tym momencie, no chyba do ambasady Cytadeli, wydaje mi się. Chociaż może zahaczymy sobie o przestrzeń publiczną Cytadeli, co? Czy tutaj w ogóle jeszcze coś właśnie gadają też? Hello. And the Reapers. They did to her what they do to everyone. She's covered in... I don't know. Glowing. She reaches out, her eyes go black, and she touches one of the farmers, and he just dies. They panic, she rips them apart, sometimes touching, sometimes opening them up with biotics. The humans are turning into liquid. And I'm there, in my towel with no gun, and husks start pouring through the door. Goddess. So I ran. Ona, jeśli dobrze pamiętam, to mówiła o swojej jakiejś, nie wiem, czy koleżance, czy partnerce, jeśli chodzi o, jak to się nazywa? No, wiecie, że w zespole bojowym jednym była. O. Dobra, pan osoba. Have you found my son? I found your son's body in the slums on Benning. He sacrificed himself to save his squad. No, w zasadzie to nie śmiertelnik, ale jeden pies, nie? Their guilt made them avoid me. They should feel honored by his sacrifice. I know that I do. Thank you, my friend. No dobra, co tutaj jeszcze jest do zrobienia? Jest dyplomata, tak? O Jezus, jak zwykle się zacina, niestety. Gdzieś tutaj zakładam. Nie. To pewnie na górze. A tutaj już się chyba... Tak, ktoś tu się już zapętla. A, przepraszam. Może być z drugiej strony też, tak? Tak, bo czwórka to cały ten teren. Dobra, natomiast skoro już tu jestem, to przejdziemy się do biura zamówień Widm. Ej, dobra, bo do Udiny nie zamierzam. A może sprawdzimy, czy Udina ma coś nowego do powiedzenia. Też opcja. Dobra, Terminal Widm. Autoryzacja dostępu do Cytadeli. Nauczyciele z Akademii Grissoma wystąpili o przydzielenie im pomieszczeń Cytadeli do nauki młodych uczniów, którzy przeżyli atak na szkołę, ale nie są jeszcze gotowi dołączyć do starszych kolegów na polu walki.
Władze Cytadeli znajdą lokal dla uczniów, jeśli widmo zatwierdzi wniosek. Autoryzuj. Zwiększenie zasiłków dla partnerów. Rezerwiści wezwani do czynnej służby nie pobierają pełnego żołdu z uwagi na skalę zagrożenia w galaktyce i potrzebę znalezienia w tak krótkim czasie ogromnych funduszy na wynagrodzenia tak wielu osób i zasiłki dla partnerów. Wykorzystanie uprawnień Wilma do wyrównania wynagrodzeń całego personelu z partnerami lub osobami na utrzymaniu w Cytadeli wymagałoby obcięcia ulg podatkowych i środków na powojenne ożywienie gospodarki. No dobra, niech będzie. Wiem, że to faktycznie zabija gospodarkę, ale w dalszym ciągu w tym momencie powiedziałabym, że to jest nawet potrzebne. Na chwilę obecną właśnie, jak mówię. Zwiększony zasób wojenny. Mimo wszystko, wiecie, w tym momencie walczymy o przeżycie, prawda? Nie? I dobrze by było się nie przejmować o pieniądze. Nie przejmować pieniędzmi. O! Dobra, komu ja tutaj muszę oddać zadanie? A, tutaj, tobie. I think I recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in bay D24. Really? Thank you, Earth Clan. Were your people involved in a secret construction project of some sort? I am certain this obelisk would help. 20 tysięcy od niego dostałam, no proszę. No dobra, w takim razie udamy się jeszcze do tej przestrzeni publicznej, publicznej prezydium. O, cały czas mi się myli z przestrzenią publiczną Cytadeli, nie wiem dlaczego. A, już się zapętliła. Szkoda. Dobra, co tutaj jest w ogóle jeszcze? Garus, tutaj Liara, Arya i James, Stain, Commander Bailey z radnym Udiną, czyli w zasadzie nic. To w takim razie skorzystamy sobie z szybkiej kolei Cytadeli i powracamy na Normandię wobec tego. Miło. Miło i uprzejmie, nie będę kłamała. Chyba przez chwilę mi się twarz zbagowała, ale... Ale mi mignęło, więc... aha, mam 3 tylko punkty, no dobra. Pieniądze mam 25 tysięcy. Wiecie co, to w takim razie się jeszcze udamy do zbrojowni... Nie, przepraszam, nie do zbrojowni, tylko do hangaru promów. I ja bym sobie... w ogóle może zahaczymy też o Corteza. Aha, on nic nie ma do powiedzenia. To może kiedy indziej będzie miał. I sobie od razu wybierzemy też bronie, z jakimi się będziemy poruszać następnym razem. Chociaż... W sumie tego Claymora to ja bym sobie zostawiła, bo chociaż widzieliśmy, jak on strzela, to jednak nie poznaliśmy go zbyt dobrze, że tak powiem. Więc dobra, Claymora sobie póki co zostawmy. Tylko, że ja chciałam właśnie zmienić bronię. Dobra, nieważne. Może sobie po prostu ulepszymy jakieś bronie, skoro już tu jesteśmy, więc z Predatora sobie ulepszmy. Tak o. I tak będę chciała właśnie ulepszyć te wszystkie bronie, więc ulepszmy co tylko możemy na chwilę obecną. Niestety za każdym razem muszę tak przeklikiwać. To jest przykre. Ale widzę, że tutaj w ogóle jest ułożone cenowo. Przynajmniej, nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra. Natomiast w tej chwili to nieważne. Ja z jakich kategorii w ogóle mam nowe bronie? Nie mam tylko nowej snajperki. Można i tak. Natomiast tak, ja w tym momencie powracam do C i B. No i dobra, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie i mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. W następnym odcinku sobie wylądujemy już na tuczance w celu wyleczenia genofagium. Tak więc dzięki wielkie ludzie. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!